W dzisiejszym filmie Minecraft nie będzie wyglądał jak zwykły Minecraft. Wszystko będzie rzeczywiste, każda postać, każdy ruch i będziemy boksować jak w prawdziwym życiu. Słuchajcie, jeżeli odcinek wam się spodoba, to zostawcie łapkę w górę zupełnie taką jak ta rzeczywista, prawdziwa, realna łapka w górę, którą widzicie tam. No i możecie zostawiać również subskrypcję, naciskając ten przycisk subskrypcji, który widzicie tutaj. Ta, przecież subskrypcji będzie wyglądał jak normalny przycisk, bo to... przycisk. Także słuchajcie, możecie wbić na moje vlogi, bo są naprawdę kozackie. A teraz lecimy do odcinka. Ej mordo, czy to miejsce to siema, jest jakaś... Siemano. Czy to jest jakieś miejsce, to jest jakaś sala treningowa? Czy coś w tym stylu? Znaczy, sala treningowa, co ja gadam? Obóz treningowy, stary. To jest taki, obóz tak? treningowy, co ty robisz, stary? Ej, czekaj chwilę, chodź na chwilę. Chodź. Co ty? Czemu ty się tak dziwnie ruszasz? Czemu ty chodzisz jak dziewczynka? Ty się tak dziwnie ruszasz. Jak ja się dziwnie ruszam? Ty się dziwnie ruszasz. Ja się dziwnie ruszam, ty się dziwnie ruszasz. Stary. Czy... Co? Ty gardę trzymasz? No. O co chodzi? A masz! Ohoho, czy ja biję? Wow. Stary, wyglądam jak bokser! Przecież to jest Minecraft tylko w prawdziwym... Wiesz, tak wygląda? Minecraft? Ale... Wygląda jak prawdziwe życie, mordo! Bez kitu, no! Ale wiesz co, jedno... wygląda wszystko jak prawdziwe życie. Te bloki... Jedna rzecz nie wygląda jak prawdziwe życie, mordo. Co? Twoje buty. No. Co jest z twoimi butami, powiedz mi? Nie wiem. Wiesz, co nie wygląda jak prawdziwe życie? Mordo, co? Twarz. Stary, chodź, przetestujemy wszystko po kolei, czym się różni. I słuchajcie, jak widać, słuchajcie, chodzenie się różni. I chodzi się dziwnie, jak dziewczynka, stary. Chodzi się troszkę ja jak nie dziewczynka. Mogę, stary. A pokaż, jak się biega. Pokaż, jak wygląda jak bieganie. Ej, oj, dobra, bieganie wygląda akurat sztosowo. A wiecie co? W ogóle tak swoją drogą to jest modyfikacja, którą używaliśmy do naszego trailera z Minecraft Duo. Nie wiem, czy zauważyliście. Słuchajcie, świat wygląda zupełnie realistycznie. To co, przetestujemy wszystkie rzeczy po kolei. Co pierwsze? Czekaj, tutaj jest jakaś strzelnica, to nie wiem, jak? Strzelnica? Od razu lecimy wstrzelać, a co? Oj, trzymaj mordo, połowę strzał. Skrzydce są. Co jest? Pada śnieg. Pada śnieg, pada deszcz! Wow! Ale tu wszystko wygląda! Normalnie jest kałuża wszędzie. Dobra, ja wracam do domu. Jak ten świat wygląda tak realistycznie. Bez kitu, nie chcę przemoknąć aż. No, ten świat wygląda tak realistycznie, że aż nie chcę wychodzić. Pierwszy raz w Minecrafcie boję się deszczu, bo wygląda tak prawdziwie. No. Zobacz, jakie kałuże. O co chodzi? Nawet widać te. Ej, daj mi półstaka w ogóle. Kropelki. Już od. Ale tam boże. Pochodnie w ogóle wyglądają, ja nie mogę. Mordo, włożyłem do skrzynki. To czekaj, przeczekajmy deszcz i dopiero pójdzie. Dobra, dobra, no. Niech się rozjaśni troszeczkę. To rozjaśnienie. Co, wyschły wszystkie kałuże? Okej, wszystko jest okej. To co, strzelamy? Uwaga. Kto strzeli pierwszy w środek. I co? Ej, czy to jakoś inaczej wygląda? No dobra, tak dziwnie naciągamy łuk i uwaga. O! To wygląda w miarę normalnie, szczerze mówiąc. A pokaż ty. Początek. Ej, jak ty dziwnie atakujesz z tego łuku. Czekaj, zobaczę. Mordo, najfajniejsze to jest jednak to. Ha! Boksowanie, mordo! Ej, my normalnie mamy gardę, trzymamy gardę, czuję się jak bokser. To jest bardzo fajne. Możemy zrobić bokserski pojedynek, stary. Dobra. Kto wygra? Nie, no nie, ale nie do śmierci, stary, bo to... Stary, to Minecraft jest rzeczywistość, jest prawdziwy. Tak, ten Minecraft jest prawdziwy, nie możemy. Czekaj. O, zbroję, żeby się ubrać. Zbroję, no. Ej, mordo, a dasz mi trochę jedzenia? Ej, co jest z twoimi nogami? Czemu ty masz jakąś kuśkę? Nie wiem, o, ty też masz. To? O nie, a to już o nie. Stary. To już wygląda bardzo źle. Ja biorę miecz, mordo. To bardzo źle. Mordo. Realistycznie w sumie, stary, w moim przypadku. Mordo, bierzemy miecze, bierz miecz. Dobra. I zobaczmy, jak się atakuje z miecza. Zamachnij się. I co? Wow! Ale sztos! Wow! I zawsze... O nie! Co jest? Co ty zrobiłeś? Stary, to jest prawdziwe życie! Spalisz się! Chodź, tu jest woda! Tu jest woda! Leć do wody! Całe szczęście. Ej, ale jak jesz w ogóle też już realistycznie. Jak? Uuu, no wkładasz. Fajowo. Dobra, co, czyli co my tutaj mamy? Jakieś skoki. Uwaga. To jest chyba trening. Dawaj, musimy przejść ten trening. Skoku, no. Pyk. Oj. Ej, w miarę normalnie skaczemy. Wiesz co, ja zdejmę te spodnie, bo one dziwnie wyglądają i buty. Tak nie wygląda prawdziwe życie. Ja też. Okej. Okej. Fajnie. Wow, ten daleki skok, patrz jak fajnie wygląda. Pa! Tiu, 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 tiu. Dawaj, stary, jesteś kozakiem? No. To doskocz od razu na drugą. Okej. Ho! I na koniec. Ho! O! Ho! Ho! Yeah! O nie, stary! Wracaj, co? Zrobiłem coś? Przepraszam. No. Mordo, pomogę ci teraz. Wskakuj do wody. Stary, to jest prawdziwe życie. Skakuj do wody! Nie, no nie, nie chcę. O, cześć owieczko. Stary, to jest prawdziwe życie. Patrz, jaki piękny zachód słońca mamy.
Chodź, wdrapmy się na te belki. Nic nie widział. Ej, a jak wygląda spadanie? Jak wygląda wchodzenie po drabinie? Wow, ale dziwnie. Ej, wchodzenie po drabinie wygląda fajnie. No, okej, okay. A schodzenie? A tak samo, dokładnie, fajnie. No. Fajowo, uwaga, i skok, skok. Ej, dobra. Ej, chodź tutaj, stary. Gdzie ty jesteś? Chodź tutaj, na dół. Gdzie na dół? Mordo, no, zgubiłem się. A noc w Minecrafcie rzeczywistym jest też straszna. Dobra, i co? Ej, co ty na to, żeby potem zobaczyć poranek. W ogóle, jak wyglądają potwory w nocy, bo o, one tak, myślisz, też one też są rzeczywiste. Dobra, ale póki co, stary, ja muszę się wykopać, więc... Dawaj, skok do wody, jak wygląda. I co? Myślałem, że się jakoś pływa fajnie, a tutaj tak normalnie po prostu. Chyba się nie pływa, wiesz? Zdaje mi się, że się pływa, stary. Dawaj do tamtego, może tamten basen. A nie, co to jest? To jest do skoków, tak? Tak, chodź. Oj. Chodź, nie dałem rady, niestety. Uwaga, bo to się stąd zaczyna. Aha. Stąd na tamto i na tamto. O, yeah. Się udało? No. O, nie, stary, ja nie wiem. Ja nie umiem takich skoków. A grasz na F5? Nie. Na F5 się lepiej gra. Tak? No, lepiej się skacze. Powinniśmy wygrać ten sposób. Jak się fajnie gra na F5. No, na F5 się mega fajnie gra. Dobra, to co? Przeszliśmy ten trening, tak mi się wydaje, że jesteśmy krztosami. I teraz możemy iść gdzieś na przygodę czy coś, zobaczyć jakieś inne potwory. Co? O, tam jest świnia. Myślisz, że świnie są jakieś inne? Nie mam pojęcia, ale możemy to sprawdzić. Chodźcie, świnie. Świnie wyglądają w miarę normalnie. Wow. Chodzą normalnie, tylko są jakieś takie ładniejsze, nie? W rzeczywistości świnie są brzydsze niż te w Minecrafcie. A nie, kurde, nie wiem. Nie, no ładne są niektóre świniaczki. Ej, ale powiem wam, takie że ten świat na przykład, naprawdę jest, tu jest pięknie, nie? No, mega, jest przepięknie. Mega ładnie tu jest, to prawda. Czekamy na noc, stary, i zobaczymy potwory. O, tak, 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 tak. Tylko czekaj, może w tym czasie znajdziemy jakiegoś innego potwora. O, tutaj nic nie ma. Ej, naprawdę, świat Minecrafta teraz jest taki piękny. Ej, ja nie wiem, czy na stałe nie powinniśmy tak ją wgrać w ogóle sobie, bo jest tak pięknie. Piszcie w komentarzach, czy chcielibyście na stałe w moich odcinkach takie piękne shadery, bo one naprawdę wyglądają niesamowicie. Jest tak pięknie i takie irrealistyczne to wszystko, jest super. Ej, co tutaj jest? Świnie, stary, znowu świnie. Ale na wprost. Przed nami. Co to jest? Czy to jest wioska? Ej, myślisz, że villagerowie wyglądają w końcu jak ludzie? Ej, ale dziwnie pływasz, masz... Jak pływasz, stary, to miecz bierzesz sobie do tyłu. Jak wioska realistycznie wygląda teraz. O, wieśniacy się inaczej ruszają, bez kitu. Tak? Chciałem zobaczyć. Gdzie jest wieśniak jakiś inny, który się rusza akurat? Rusz się! Rusz się, bo strzelę! Ja oni są. Ruszaj się! Ha! No, strzeliłem i on się i tak nie rusza. No ruszaj się! A masz! Oj! Mordo, oj, znowu pada deszcz, chodź! Nie, ja nic nie zrobiłem! Cipek! To nie ja! Skazany. Nie, prawdziwie życie mnie zamknęli za kratkami, a nie kurde, atakowali mieczem. Oj, zdziwiłbyś się. Ej, naprawdę ten deszcz jest przerażający. Dobra, chowamy się, stary, bo ja nie chcę tutaj, żeby padało. A wiesz, co jest jeszcze rzeczywiste? Tak jak w prawdziwym życiu, w tym Minecrafcie? Nie wszystko jest rzeczywiste, stary. Jeszcze jest jedna rzecz prawdziwa. No. Tak jak w prawdziwym życiu, zaraz zrobię ci pranka! Gdzie ty jesteś? Ja ci zrobię pranka. Nie wiesz, gdzie jest ten prank. O nie, gdzie ty jesteś? Ha! Mam cię! Prank! It's a prank, bro! Ej, ała. Stary, mam strzałę w głowie. Ale to realistyczne. A propos, słuchajcie, pranków i realizmu. To słuchajcie, zapraszam was bardzo serdecznie na kanał vlogowy w ogóle. I zobaczcie sobie traki, które odwaliłem niedawno. O, Creeper się normalnie rusza. Ej, coś mi zaatakowało. To szkielet, stary, ja mam dwa serduszka. Jak w prawdziwym życiu umrę, to zginę i już będzie koniec filmu. Pomóż mi, proszę. Jedno pół serca. Dobra, walnę go. Ej, miałem pół serduszka. A zombiaki? Gdzie są jakieś zombiaki, stary? Ej, normalnie się zachowują, o co chodzi? Czekaj, zobaczmy. Ale już się robi noc? O, są potwory! Panie potworze, tak. Zapraszam, creeperze. Czy ty się jakoś inaczej ruszasz, cokolwiek robisz inaczej? Ej, może wybuch ma inny? Co? Nie, wybuch ma dokładnie taki sam. Ło, co on robi? To jest najdziwniejsza rzecz. Kupi szkielet! Ja mam pół serca! Umrę! Umrę! O, ratuję jest, cię! Jest, żyję! Pół serduszka! O, nie, mam mało serca. Ja nie mogę, ale było blisko i by prawie film się skończył! O nie! O, biją się! Pająk, ej, rzeczywiście, dobra! Jak chodzi, pająk! O, ale jaki on jest przerażający teraz! Ej, pasowon! Ej, jak oni wyglądają! I kolejny zombiak! Mega fajne to jest! No, zombiaki i pająki naprawdę mega wyglądają! Nie mam więcej? Ej, dobra, chcę jeszcze raz zobaczyć pająka i jeszcze jedną ostatnią rzecz. Chodź, pająku, chcę zobaczyć, jak się wspinasz po ścianie. Bambus znalazłem, ale kozacko wygląda. Ej, gdzie jest ten pająk? Chodź tu, pająk, chodź na ścianę. Ej, patrz na to, patrz na to! O nie, spadł, uwaga, gościu! Pa, pa na to.
Jak się wspina? Ło, wow, dziwnie, jak skacze. O nie, on ma takie długie odnóża tutaj. Pokaż ich jeszcze. O nie, creeper! Tu jest pająk i szkielet! Tu jest szkielet na pająku! To jest najgorsze, co widziałem kiedykolwiek. Jaka była szansa, że go spotkamy? No nie? Ja nie chcę tego nigdy więcej widzieć na oczy. O, rozwaliłeś pająka, dobra. Dobra, uciekamy po prostu. Dobra, wracamy do naszego domu, nie? No. Dobra, jesteśmy, słuchajcie, w domu i walą tam piorun normalnie przed nami. Dosłownie przed chwilą, jak wróciliśmy, całe szczęście, że nic nam się nie stało. Dobra, jak dla mnie, słuchaj, jesteśmy już w domku, jesteśmy bezpieczni i dziękuję wam bardzo za oglądanie dzisiejszego odcinka, słuchajcie. Jeżeli wam się podoba, zostawiajcie łapy w górę, subskrybujcie i zapraszam na vlogi. Do zobaczenia następnym razem. Elo. Cześć. Yo, jeżeli jeszcze tego nie robicie, to zostawcie suba na kanale, dzięki temu nic was nie ominie. No i oczywiście obejrzyjcie ten film, bo był naprawdę zarąbisty. My widzimy się już jutro, jak codziennie. Siemka, cześć.